Witam wszystkich słuchaczy i widzów codziennika biblijnego 9 kwietnia w sobotę, która poprzedza nam Niedzielę Palmową. Chcemy na parę chwil zatrzymać się i spotkać ze Słowem Bożym, którym Pan Bóg chce nas posilić na cały dzień, ale też i zainspirować nasze myśli do działania. Posłuchajcie. W Psalmie 97, w pierwszym wersecie czytamy: Pan jest Królem, niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy. A w liście do Rzymian apostoł Paweł w 14 rozdziale, w 17 wersecie napisał: Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Apostoł Paweł napisał te słowa do Rzymian, ponieważ powstał pewien spór między tymi, którzy spożywali wszystkie pokarmy, a tymi, którzy uważali, że niektórych pokarmów spożywać nie należy. Apostoł chciał powiedzieć, że nieważne jest to, co jemy, jak jemy. Ważne może zdrowotnie jest, w jakich ilościach jemy, ale nieważne jest to dla samego Boga. Dla Boga najważniejsze jest to, aby Królestwo między nami gościło poprzez sprawiedliwość, poprzez pokój i poprzez radość, która jest w nas w Duchu Świętym. Przygotowujemy się do świąt. Wielu zajdzie do swoich kuchni i będzie tam przygotowywało specjalne posiłki na te święta. Parafrazując słowa apostoła Pawła, moglibyśmy dziś powiedzieć: święta to nie to, co na stole. Święta to nie to, co będziemy jedli. Nie te wszystkie potrawy i dania, które zostały przygotowane, napoje, które do tego dołączymy. Ale święta to prawdziwe spotkanie z Bogiem, wejście w Jego świętość, przeżywanie tego, co Bóg dla nas przygotował, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jeśli chcemy, żeby Królestwo Boże było między nami, jeśli chcemy przeżywać prawdziwą świętość świąt, to musimy przyjść i odłożyć wszystko to, co jest dla nas ważne jako ludzi i przyjąć to, co Bóg nam przygotowuje. Sprawiedliwość, pokój, radość, przeżywanie zbawienia i przeżywanie zmartwychwstania. Tak przygotujmy się do tych świąt, aby mogły stać się dla nas pełnymi świętami w wymiarze duchowym. Tak przygotujmy się do przeżywania Królestwa Bożego, aby wszystko to, co jest sprawiedliwością, pokojem i radością, gościło pośród nas i było pośród nas obecnym. A Pan jest Królem. Dlatego radujmy się z Nim i cała ziemia niech się raduje, niech weselą się mnogie wyspy, bo On jest tym, który nad nami panuje. Pomódlmy się. Drogi nasz Panie i Boże, prosimy Cię, odsuń z naszego życia to, czym tak mocno obwarowaliśmy te święta, to, czym tak bardzo chcemy udowadniać naszą poprawność lub też niepoprawność w stosowaniu niektórych potraw czy napojów. Spraw, abyśmy doszli do sedna, do tego, co najważniejsze, do pokoju, radości, do sprawiedliwości w Duchu Świętym, do przeżywania tego, co dla nas przygotowałeś. Uzdolnij nas do tego. Spraw, Panie, abyśmy pojednani z Tobą i z naszymi braćmi i siostrami mogli uznać się za gotowych do przyjęcia Ciebie w trakcie tych świąt, do naszych serc, do naszych domów, do naszego życia. Ty bądź Królem i Panuj. Amen. Błogosławionego, pełnego dobrych i mądrych przygotowań dnia. Zostańcie z Bogiem.